W dzisiejszym programie wybierzemy się do Sportowej Doliny, gdzie dzieci z klubów koszalińskich spółdzielni mieszkaniowych przy lesie, na skarpie oraz nasz dom spotkały się z policjantami. Na spotkanie z policjantką oraz pracowniczką sanepidu zajrzymy także do klubu Kanion KSM przy lesie. Zobaczymy także, jak najmłodsi w ramach półkolonii spędzali czas w Centrum Rozrywki Madagaskar oraz w koszalińskim muzeum. Bardzo się cieszymy, że we współpracy z miastem możemy zorganizować taki festyn dla dzieci, ponieważ dzięki temu możemy promować bezpieczeństwo podczas wakacji i poprzez zabawę uczyć, a poprzez naukę bawić się ze wszystkimi dziećmi z Koszalina i nie tylko, bo wiemy, że są też tutaj z nami dzieci turystów, którzy odwiedzają nasz region. Jak jest głośno, to znaczy, że jest dobra zabawa i faktycznie tak jest. Radiowozy cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Tak naprawdę obserwujemy tu od samego początku, że dzieci właściwie przechodzą z jednego radiowozu do drugiego, tak jakby nie miały tego zupełnie dosyć. No i te sygnały, które cały czas słyszymy, to jest chyba jakaś taka największa frajda dla tych dzieci, dlatego cieszymy się, że możemy im to udostępnić. Dzieci, kiedy są małe, myślą o tym, żeby zostać strażakiem, policjantem. Cieszymy się, jeżeli te marzenia dorastają razem z nimi i kiedy są już dorośli, faktycznie wstępują w nasze szeregi. I może taki festyn też zachęci niektóre z dzieci, które są tutaj dzisiaj, żeby w przyszłości zasiliły szeregi Policji Koszalińskiej. Dlaczego marzysz o tym, żeby być policjantem? Co takiego fajnego jest w tym zawodzie? Dlatego, że można strzelać z pistoletu czasami, można łapać złodziei i można na sobie się porozumiewać z innymi radiowozami, że na przykład wezwijcie wsparcie. Gonimy złodziei, wsadzamy ich do więzienia, ale najpierw trzeba się uczyć, a no ja się będę uczył. Można zadbać o prawo oraz bezpieczeństwo innych. Ja bym chciała być policjantką dlatego, żebym mogła łapać złodziei i bym miała dużo przygód. A to też jest zawód dla dziewczyn? Tak. Może być policjantem, ale dlatego, że podobają mi się te stroje policyjne i hełmy i te wozy policyjne, bo są fajne. A dzisiaj miałeś już okazję na przykład wejść do jakiegoś wozu czy motocykla, jak było? Fajnie było. Jak generalnie spędzasz wakacje, jak ci się one podobają? Fajne są z mamą. Będę z mamą jechał do Mielna. W sierpniu teraz wyjeżdżam do Warszawy, do siostry. Zasad bezpieczeństwa, które nas obowiązują podczas wakacji, jest bardzo dużo. I czasami dużo więcej złych rzeczy może nam się przytrafić w wakacje, niż w ciągu roku szkolnego. W wakacje dzieci jednak bardzo często uważają, że skoro rok szkolny się zakończył, to można sobie tak naprawdę odpocząć, nie przejmować się tymi zasadami, a one są niestety bardzo ważne ze względu na to, że mamy tych utonięć niestety bardzo dużo i te utonięcia bardzo często są związane między innymi z tym, że dzieci nie są pod opieką dorosłych i że same dzieci wykazują się nieuwagą i też taką brawurą troszeczkę. Bo nawet to, co dzisiaj tutaj dzieci mówiły, wszystkie uwielbiają kąpać się, kiedy są fale. A jak wiemy, kiedy są fale, najczęściej morze jest niespokojne i najczęściej wtedy ratownicy wywieszają czerwony kolor flagi, który oznacza całkowity zakaz wejścia do wody. Kto się lubi kąpać, jak są duże takie fale? No właśnie, wszyscy lubią skakać przez fale, ale najczęściej, słuchajcie, kiedy jest duża fala, to jest jaka flaga? Jaki kolor ma? Właśnie, bo ratownicy wiedzą, że ta fala jest bardzo wysoka i może nas przykryć, prawda? I znajdziemy się pod wodą, a pod spodem są tak zwane prądy wsteczne. I one mogą sprawić, że nas podetnie nam nogi
i spadamy do tyłu, fala nas przykrywa, jesteśmy pod wodą i możemy się zachłysnąć wodą, nie mamy wtedy powietrza, mamy pełno wody tutaj w gardle, w płucach, w żołądku, próbujemy wynurzyć się na powierzchnię, ale ten prąd bardzo często porywa nas w głąb morza i w takiej sytuacji nie możemy ani złapać dna, ani wynurzyć się na powierzchnię, nie możemy zaczerpnąć powietrza i możemy się wtedy utopić. Pomagamy rodzicom, dając im w sezonie letnim takie opaski. Na opasce umieszczamy numer telefonu do rodzica, który umożliwia bardzo szybkie skontaktowanie się, kiedy jakaś osoba dorosła, bądź policjant, albo inny funkcjonariusz odnajdzie takie dziecko. Tak naprawdę bardzo ogranicza to poziom stresu, bo powoduje, że w szybkim tempie odnajdują się rodzice z dzieckiem i to zagrożenie po prostu szybko niwelujemy. Natomiast na pewno musimy pamiętać, że w sezonie letnim, zwłaszcza w miejscowościach nadmorskich czy w centrach handlowych, naprawdę są bardzo duże tłumy i bardzo łatwo stracić kontakt ze swoim dzieckiem, stracić je z oczu, dlatego dobrze jest trzymać je po prostu przez cały czas za rękę i zaopatrzyć się właśnie w taką opaskę, żeby jak najszybciej to dziecko odnaleźć i zaoszczędzić mu sytuacji stresowej. Jak idziemy na zakupy z rodzicami, trzymamy się za rękę, nie odchodzimy od rodziców, bo łatwo można się zgubić. Jak zachowywać się nad wodą? Trzeba słuchać ratownika oraz rodziców, trzeba patrzeć na flagi, jakie są i nie być za daleko po prostu dna, bo można się utopić, bo są prądy. Patrzeć, czy jest biała flaga, czy czerwona, no bo może jakaś wielka fala kogoś przygnieść i może ktoś zginąć pod wodą. Kasiu, jeżeli byś chciała, żeby ktoś o tobie powiedział, że jesteś grzeczna, to jak powinnaś zachowywać się na pół kolonii? Słuchamy opiekunów. Nie bić, tak, czyli nie bijemy nikogo. Słuchamy się opiekunów. Słuchamy się opiekunów. Co jeszcze? Tak, czyli nie wybiegamy na przykład pod samochód. Bardzo dobrze. Jak spotkamy kogoś obcego, to co powinniśmy zrobić? Krzyczeć pomocy, cały czas kopać, wolno wszystkiego, tylko bić, kopać, wszystko. W domu, jak jesteśmy sami, to nie możemy się bawić różnymi ostrzymi rzeczami, nie wychodzić jeżeli mamy ogródek, to możemy wyjść, ale bezpiecznie, żeby było. Jeżeli chcemy wyjść do sklepu, to musimy zadzwonić do rodziców albo do bliższej osoby z rodziny. Jesteś na pasach, Zuzia. Powiedz mi, jak bezpiecznie przejść przez przejście dla pieszych, żeby nic nam się nie stało? Tak, na początku stajemy przed przejściem, patrzymy w lewo, w prawo i w lewo, idziemy przez pasy, jeśli nic nie jedzie. No i na pasach też się patrzymy w boki i przechodzimy tak jakby szybciej, ale nie biegniemy. Brawo, stań sobie z boku, żeby każdy widział. Każdy widział Madagaskar? Tak. Dobra, Szymek, chodź, pomożesz mi jeszcze. A gdzie jest Polska? Gdzie my mieszkamy? Wiesz? Kto pomoże, Szymkowi? Ja wiem! Chodź. No, szukamy Polski. Gdzie jest? Kto pomoże? Ja! Ja! Tu jest Polska! O, brawo, chłopak. Dorosłego człowieka mógłby udusić, tak? Zjeść. Bo on, no zjeść już by nie zjadł, by nie zmieścił brzuchu, ale słuchajcie, to jest jeden taki silny bardzo mięsień
i uwierzcie mi, spokojnie mógłby udusić. Ramzes, mimo tego, że tu ma malutką główkę i wąską, powiedzmy, szyję, potrafi spokojnie swoją ofiarę, czyli na przykład szczurka, myszkę albo jakieś inne ssaki, połknąć, które są na przykład takiej grubości jak tutaj. Zeskoczyć, biegnie na tych tylnych kończynach, czyli tak się wspina pionowo, bardzo szybko potrafi biec. Tutaj nie będziemy jej puszczać, bo tu ślisko jest, ale myślę, że nikt z was by jej nie dogonił. Ma na imię Matylda. Tak jak moja koleżanka.